Nawet nie pamiętam, nawet o ile dobrze pamiętam, wtedy dostał MVP. Tak, więc. No dopiero teraz się wycofuje agresywnie, jeszcze nie posiada swojego ultimate, ale także Synchrof, więc będzie to zmuszenie Bedwarpa do błysku, ale nietrafiony został tym odrzuceniem. Sam Synchrof, świetna tarcza. No i pierwsza krew ląduje na koncie agresywo. Synchrof tutaj kompletnie ograł swojego rywala. Wydaje mi się, że może lepiej mógł tutaj zagrać, ale zobacz, jest pojawia się również Zax i to może być odpowiedź. Agresivo nie będzie potrzebował. Agresivo nie, agresivo zostanie po prostu wykluczony. Nawet ta tarcza mini Hexdrinker nie pomogła temu zawodnikowi. Że w pewnym momencie jungler może się tu pojawić i zgarnąć ten. No, wejście teraz ze strony Synchrofa na górny, ale i nie został zestunowany, jednak jest zestunowany Bedwarf i agresivo. Drugie zabójstwo dla niego jeszcze kilka tygodni wcześniej, no ale teraz Synchrof będzie znowu wchodził na biednego Bedwarfa. Ten dręczony raz za razem, zmuszony do użycia zagrał jechać, ale to wejście od agresivo. Miasz czy trzech rywali, zestunowani wszyscy. Pojawia się tu jednak Mofoski, może i Sports Academy odwróci. Teleportacja od Krykieta, co tu się dzieje? Co się dzieje? Batisław błysk, ale Krykiet chyba to kończy jego żywot. Tak, agresivo może być kolejną ofiarą, nie trafi. Trafiony jednak przez Mofoskiego tym hakiem. A pojawia się tu Erdote, pojawia się także agresivo, który będzie stunował swoich rywali. Będzie gonił. O, jest tarczy, ale nie ma tarczy, nie ma także Krykieta. Tracisz teamfight, tracisz Heralda, tracisz Blazek. eSports Academy przegrało na całej mapie, mimo tego, że w teorii w górnej jej części mieli przewagę. Chociaż teraz Mofoski się pojawi. Krykiet z bananem i jeszcze do tego wyeliminowane Erdote i Synchrof z błyskiem! Matisław dopiero co wyszedł z bazy, aczkolwiek mocno bici przez smoka. Do tego teleportacja agresivo dysponuje swoim ultimate'em, także ma protobelt, zaraz może wejść w samego Krykieta. Jednak ale nie, tutaj ucieka o gierkach, wyeliminuje przeciwnego leśnika, ale sam nie pokona Barona z Dragona. Krykiet jest tutaj, nagle próbował znowu przymóc swojego ultimate'a pokonać przeciwnego smoka, ale to się nie udało. I w tym momencie ten smok piekielny przejęty przez Devil's One. Po 15 minuta, a on zbliża się do dwóch. Ale z drugiej strony nie będzie nią Zax, bo zaraz upadnie. Zobacz, co na niego czeka. Zax został osaczony i zestunowany i podbity. I jeszcze zaraz przerażony. Tyle tych efektów kontroli tłumu. Do tego Matisław z własną kulką. Ale jestem nieco zdziwiony, że eSports Academy zupełnie nie odnoi. Ogierhack? Ta beczka i to wejście ze strony halo. Devil's One. Halo, Ogierhack, halo. Bo jeżeli spojrzymy na fazę gry na linii, był dobry i w momencie, w którym to mówię, może zostać ograny. Czyżby klątwa Castera, jednak nie. Zax mocno bijany, jeszcze jeden autoatak. Uda się, ale Ogierhack z beczką. Jakieś niesamowite umiejętności magiczne. Najbardziej denerwujecie to, że taki mnich z beczką wchodzi w dziwny sposób. Aczkolwiek no teraz właśnie. Teleportacja, agresivo. Trzech przeciwników może wyłapać i oni tutaj raz za razem padają. Nawet ta latarnia od Mofoskiego nie była w stanie uratować ich żywota. Podwójne zabójstwo dla Lakera, który po prostu wysprzątał i do tego atak na Barona. Devil's One, czyżby to był ten ostateczny punkt rozgrywki, w którym oni przeważają? Ale widzimy, że jakoś bardzo dobrze się to nie udaje. Krykiet ładnie uniknął tego sombrero ze strony Matisława, który raczej tak... Okej, Synchrof został tutaj. Całkiem nieźle obity, nadchodzi Zax i to może być genialna flanka, zobacz co on robi! Zax, nie, nic to nie robi. Jest flanka, został wyeliminowany, bo on nawet nie posiada zoni i ten ultimate, nie udało się go zagrać, Krykiet wyeliminowany, agresivo wjeżdża na dwóch rywali, o gierkach zaraz zostanie także pokonany, double kill dla samego agresivo, Tobiasz, to jest moc i zagrywany ten zegarek, albo raczej Zonio, ale ten Voidseeker nietrafiony, bo to potrójne zabójstwo dla agresivo. To jest 24 minuty dopiero na zegarze, a oni wyglądają jak niekwestionowany mistrz tego spotkania. Aj, mistrz może być tylko jeden i w pogoni za samym Rogue Sports Club Devil's One dokłada na swoje konto jeszcze jedno zwycięstwo.